W dzisiejszym programie gościmy Bożenę Piotrowską, prezesa Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego imienia Poli Negri. Towarzystwo to jest już nam znane od ponad dziesięciolecia, ponieważ to organizator przeglądu twórczości filmowej Pola i inni, który już wpisał się w tradycję naszego miasta. Witam Panią bardzo serdecznie. Jak długo działa Pani w LTK-u? Właściwie się festiwalem to interesowałam już od samego początku, ale tylko po prostu każdy tam majowy weekend sobie zagospodarowywałam tak, żeby uczestniczyć jako widz i przeżywać te festiwalowe dni. A do Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego zapisałam się właśnie chyba 4 lata temu, a w zeszłym roku zostałam jego prezesem. A co skłoniło Panią, żeby się zapisać do LTK-u? Pola Negri zawsze mnie jakoś interesowała już od dziecka, jak będąc taką małą dziewczynką jeszcze. Mama mówiła, że tu się urodziła Pola Negri. Może nawet nie znałam jej filmów wtedy, ale zawsze sobie mówiłam, jak to ona tu się urodziła? I gdzieś tak potem tą sławę zdobyła. No. I tak to chyba to miało taki właśnie wpływ. A czym się Pani zajmuje w Lipnowskim Towarzystwie Kulturalnym? No jestem jego prezesem i właściwie do moich obowiązków należy takie kierowanie i zarządzanie towarzystwem, oczywiście wspólnie z zarządem całym. Reprezentowanie właśnie w różnych instytucjach, czy w ogóle pisanie o jakieś dotacje. No. Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne zajmuje się wyłącznie organizacją przeglądu, czy działa też na jakichś innych płaszczyznach? Mamy też pod opieką izbę muzealną, która znajduje się w kinie i tam właśnie opiekujemy się, czasem oprowadzamy gości. Oczywiście jest to tak na zasadzie współpracy z Miejskim Domem Kultury, bo właścicielem tego obiektu kina jest MCEK. My tam po prostu na takiej zasadzie umowy użyczenia korzystamy z tych pomieszczeń. No i właśnie opiekujemy się tą izbą muzealną, doposażamy tam eksponaty, żeby powiększyć. A oczywiście również też promujemy samą Polę Negri w naszym mieście czy w regionie, nawet no, i w kraju, i też się zdarza, że na świecie zajmujemy się taką promocją właśnie. A na czym polega ta promocja? No, udzielamy tam różnych takich i wywiadów, i też opisujemy pewne rzeczy, jak ewentualnie też jakieś sprostowania piszemy, bo mamy takie wiadomości po prostu i na podstawie tych dokumentów, które znajdują się w izbie muzealnej, po prostu możemy niektóre rzeczy jak gdyby korygować. Festiwal zawsze odbywa się w ostatni weekend maja. Tegoroczny wyjątkowy będzie miał miejsce w pierwszy weekend czerwca. Kiedy rozpoczynają się przygotowania do festiwalu? Same przygotowania to właściwie już takie rozmowy prowadzimy jesienią. To są to takie wstępne ustalenia, kogo byśmy tam chcieli zaprosić z tych gości. Oczywiście to zawsze ulega zmianom. Czasem nawet i już w późniejszym etapie się okazuje, że aktorzy nie mogą, obiecają, że przyjadą, a potem się okazuje, że mają jakąś tam zajętość, no, dla nich pewnie ważniejszą, że nie mogą uczestniczyć u nas, no i odwołują te przyjazdy, co nam niestety utrudnia bardzo, bo musimy wtedy na nowo kogoś innego po prostu szukać, prosić, żeby przyjechał. Czyli rozmowy zaczynają się już jesienią. To znaczy my najpierw rozmawiamy, bo z samymi aktorami to jest zdecydowanie za wcześnie. Bo mówię, oni to czasem na miesiąc przed to nie wiedzą, czy oni będą zajęci akurat w ten weekend, czy nie. Że z nimi to tak właściwie dopiero już tak luty, marzec. Już wtedy tak intensywnie wtedy się z nimi chcemy skontaktować i żeby potwierdzić, aczkolwiek też oni ten termin odwlekają, żeby jak najpóźniej nam odpowiedzieć, czy będą mogli uczestniczyć. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowym jubileuszem, ponieważ festiwal odbędzie się już po raz 10. Czy możemy spodziewać się czegoś wyjątkowego? No sam już w samej nazwie jubileuszowy 10 to już jest taki niesamowity
i będzie na pewno w takim przekrojem naszego dorobku całego festiwalowego. Będzie na pewno dużo wspomnień z tych poprzednich festiwali, także no samo to już będzie takie niesamowite. A kogo znanego spotkamy na tegorocznym przeglądzie? No w tym roku będzie dość dużo gości, bo dlatego, że jest to szczególny ten właśnie jubileuszowy, także staraliśmy się zaprosić bardzo dużo gości, tych sympatyków kina, no i oczywiście aktorów. No wśród aktorów no to na pewno będzie można by zaliczyć Małgorzatę Zajączkowską, no, Daniela Olbrzyskiego. Oczywiście również Teatr Polski w Toronto, jest to Maria Nowotarska i Agata Pilitowska. One już kiedyś były w Lipnie, żeśmy gościli właśnie i w tym roku również zawitają do nas ze swoim spektaklem. A poza tym inni aktorzy to również będzie od lat, która tutaj się z nami już zaprzyjaźniła, Irena Karel. W tym roku będzie Edyta Herbuś, Lesław Żurek, Marek Probosz, no i wiele jeszcze innych tam. A kto zostanie uhonorowany statuetką Politki? Statuetką właśnie zostaną uhonorowani Małgorzata Zajączkowska, Maria Nowotarska i Agata Pilitowska jako Teatr Polski w Toronto i Daniel Olbrzyski. A w jaki sposób są wybierane osoby, które zostają nagrodzone? Osoby te wybiera właściwie zarząd. Jest to potem uchwałą, znaczy też no najpierw wiadomo, że rozmawiamy, kto mógłby otrzymać tą nagrodę. I są to osoby zazwyczaj, które promują Pole Negri na świecie. Grają albo w filmach właśnie zagranicznych i tam zdobyli jakąś sławę. Ewentualnie tak jak w przypadku tego Teatru Polskiego w Toronto, no to są Polki oczywiście, które jeżdżą z teatrem swoim po całym świecie i właśnie promują sławne Polki. Właśnie też miały spektakle o Poli Negri. No tym razem to będzie inny ten, ale one po prostu rozsławiają Pole Negri na świecie. Wracając do programu naszego przeglądu, oczywiście każdy fan kina niemego znajdzie także coś dla siebie. Jakie filmy będziemy mogli zobaczyć na tegorocznym festiwalu? W pierwszym dniu będzie to wieczór taki poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu, dlatego też obejrzymy film biograficzny I'm So oraz Podwójne życie Weroniki. W piątek, piątek to jest zawsze taki dzień poświęcony właśnie Poli Negri, czyli oczywiście film z Polą Negri. Będzie to tym razem Górska Kotka z 1921 roku. No i oczywiście z podkładem muzycznym na żywo w wykonaniu Tomasza Walczaka. A następne filmy to jeszcze będą w niedzielę. One są zawsze tak dostosowane do gali wręczenia Politek, czyli będzie film Dagny, gdzie tam rolę właśnie grał Daniel Olbrzyski oraz w Noc Walpurgi właśnie Małgorzata Zajączkowska zagrała tam główną rolę i to będzie ten film. Będą także dwa spektakle. Klimaty retro w wykonaniu Teatru Benenati, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym oraz, jak Pani już wspomniała, Promieniowanie, które przedstawi Teatr Polski z Toronto. Tak, jest to sztuka, właściwie Promieniowanie, rzecz o Marii Curie-Skłodowskiej, czyli o naszej również rodaczce wybitnej, laureatce Nagród Nobla. I właśnie tą sztukę przedstawią te panie z Toronto. A klimaty retro będą połączeniem wcześniejszych spektakli, które zostały już wystawione na festiwalach. No to będą takie tam różne piosenki, tańce w klimatach retro. W programie zauważyłam także konkurs Być jak Pola Negri. Na czym on będzie polegał? Jest to konkurs taki na kreację filmową aktorską Poli Negri. Po prostu młodzież z liceum
będzie jak gdyby przedstawiała pewne sceny z filmów, w których grała Pola Negri. I jacy uczniowie mogą brać w nim udział? No, młodzież liceum właśnie. Jest to konkurs o nagrodę burmistrza miasta Lipna, starosty lipnowskiego oraz wójta gminy Lipno. Przegląd twórczości filmowej będzie obfitował także w warsztaty teatralne, liczne wystąpienia muzyczne i zapewne mnóstwo niespodzianek. Jak pani myśli, co najbardziej przyciąga Lipnian i nie tylko na festiwal, który corocznie cieszy się coraz większą popularnością? Ja myślę, że przyciąga przede wszystkim niesamowity klimat, atmosfera, to kino małe. Ten pan, który gra na pianinie, to jest niesamowite przeżycie, uważam. No i oczywiście też spotkanie z aktorami, gwiazdami. Przecież nie mamy takiego kontaktu częstego, żebyśmy się gdzieś tam spotykali z jakimś właśnie, na przykład z Danielem Olbryskim. No, ja nie miałam wcześniej możliwości go spotkania, a tam możemy z nim nawet i porozmawiać, zdjęcie sobie zrobić. Także to jest niesamowite. No i oczywiście samo to, że też pokazanie tych filmów, które są, no to są zawsze dobre filmy, także można obejrzeć. I jak pani myśli, tegoroczny festiwal jubileuszowy przyciągnie największą publiczność? No, mam nadzieję taką. W takim razie tego życzę. Dużo publiczności, powodzenia przede wszystkim, żeby wszystko się udało. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam na 10. jubileuszowy przegląd twórczości filmowej Pola i inni. Dziękujemy. Będziemy na pewno.